Na śląskie drogi wyjedzie od jutra kilkanaście nowych karetek wojewódzkiego pogotowia ratunkowego. Te pojazdy, które służą do ratowania życia, szybko się zużywają, bo statystycznie karetka WPR wyjeżdża do akcji co 3 minuty. Paweł Jędrusik. Łukasz Kuśnierz to jeden z ratowników, który będzie korzystał z nowej karetki pogotowia. Na pewno będą jako nowe pojazdy mniej awaryjne, choć te stare też nie możemy jakoś tak bardzo narzekać, jakkolwiek ten. Na pewno podniesie to komfort mojej pracy. Mam nadzieję, że podniesie to również bezpieczeństwo pacjentów. Takich karetek wyprodukowanych przez Mercedesa trafiło do wojewódzkiego pogotowia ratunkowego 14. Teraz tylko trzeba będzie do nich przełożyć podstawowy sprzęt i będą mogły służyć mieszkańcom. Tam jest respirator, defibrylator, pompy strzykawkowe, pulsoksymetry, urządzenie do kompresji klatki piersiowej. No, mnóstwo sprzętu medycznego, który niestety jest ciężki, dlatego te karetki są już na kategorię C. Koszt zakupu ambulansów wyniósł 12,5 miliona złotych, z czego 6 milionów złotych przekazało województwo śląskie. Bardzo się cieszymy, że będą one ratować życie pacjentów w województwie śląskim. No, cieszę się bardzo, że ta flota rośnie i jest cały czas wymieniana. Niedługo prawie już 60 nowych karetek w ciągu 4 lat wymienionych przez województwie pogotowie. Nowe ambulanse trafią m.in. do Katowic, Chorzowa, Tychów, Gliwic, Bytomia czy Rudy Śląskiej.